Yeah.
be a funny man, get off my line. Not talking money, man, get off my line. Get off my WhatsApp, get off my line. Chick on my phone, said she not coming mine. But a next team will, so get off my line. On sign, no let off this time. Assault the beat when I pepper it right. Get off my WhatsApp, get off my line. To absorb the power of energy flowing from DJ Solis.
Zaczynamy, odpalamy jeden z waszych ulubionych audycji. Old Vibes rusza. Trochę cicho chyba było. O właśnie, teraz będzie dobrze. Jak przystało koni na All Vibes, programy lato 2009-2019. Taki przekrój muzyczny dzisiaj. We need to let it breathe. So what's that supposed to be about, baby? Can't be up the vibe and stop acting crazy. Maybe this one of the good times daily. Why you trying to pose? I can't be acting shady. Grube, grube rozpoczęcie na karpia od pasika. 2,5 stówy wpadło. Oj, to będzie konkretna sztuka tego karpia. Dzięki bardzo, pasik. Ktoś tu chyba bardzo lubi Old Vibes. Streamlabs stawił kropeczkę, nie wiem co to znaczy od niego. Witamy w świecie sztucznej inteligencji. Ale sypią masę i zdrowych, wesołych świąt, ojciec. Żeby nie ty, to bym w życiu na konsoli nie grał. Dzięki za to. No masę wiem, bo mówiłeś to już nie raz, ale tym bardziej za każdym kolejnym razem bardzo mi miło za taką wdzięczność. Nie chodzi tu nawet oczywiście o donate, tylko samą wdzięczność słowną.
No to nic, raz jeszcze bardzo mi miło. Pozdrowionka, wszystkiego dobrego, masy i wszystkiego dobrego dla ekipy. Nie ma ponad 10 lat, a brzmi jakby była świeżynka. Ale kochani, tak patrzę, że ten czat nowy chodzi w miarę na bieżąco, a Streamlabs nie działa. No, nie można mieć wszystkiego. Chyba muszę tą nutkę wrzucić na seta do Ibizy koniecznie. Bo jeszcze trochę przyspieszona to brzmi naprawdę. Co myślicie, kochani, żeby ta nutka zaczęło trafiać do moich setów? Prosto z All Vibes. Ja na 5 minut wyłączam Streamlabsa, bo aktualnie jest włączony, ale go nie ma.
może jakoś się zresetuje, także jakby ktoś mi mógł przypomnieć z modów za 5 minut, żebym włączył Streamlabsa i zobaczymy, może tam się odkoduje coś. Eins, zwei, drei. Wokal prosto z 2009, pamiętam jak to szło w oryginale. Był to wakacyjny hicier jak nic. Eins, zwei, drei. Sylwester w tym roku wolny, także odwiedzam rodzinkę. Kto by chciał ponownie ten widget z tytułami, który był widoczny na audycji, dajcie znać. Słuchajcie tego, pamiętam jak jakoś w 2009 roku albo 2008 zaczynałem właśnie seta tym numerem. Mega wkręta. Here we are now. And it's in
okej, włączony. Dzięki. Ktoś wpadł i nie wie, co dzisiaj gramy. Lecimy Old Vibes, czyli stare, dobre czasy. Roczniki 2008-2019 dzisiaj dla was. Spokojnie, widżet załącznik się zrobi prawidłowo. Nie tak od razu. A Streamlabs dzisiaj ma definitywnie wolne, ale z reguły chodzi, więc na spokojnie. Koniec, zapraszamy znajomych, wysyłamy linka. Just na mega słonie, dzisiaj Old Vibes. Myślę, że sporo osób się odnajdzie w tych klimatach. To pamięta tego sztosa, halo czat. I cy, kochani, widżecik z tytułami macie ponownie zrobiony. Dzisiaj Club Hands Remix, jest jeden przewidziany i to naprawdę soczysty. Nie wiem, czy to dokładnie ten, ale naprawdę jest mocny. Ogień, ogień, czat! Kręcimy fidżetami z 2009. Uh-huh.
To było grane. Słuchajcie tego, ale to powkręca. Kto jeszcze tego nie zrobi, koniec, zachęcam gorąco. Kopiujemy linka, wysyłamy znajomym, zapraszamy ludzi jak najwięcej, kochani, oczywiście proste. Im was więcej, tym dłużej pogramy dziś. Klasyczna zasada. Jedna z równszych kręt. Więcej tych starości i przemycę na Secika do Ibizy koniecznie. Yeah. Let's go and move.
what you expect. Mr. V, so if you're ready. Odrobinkę nowsza propozycja. Rocznik 2017 wjeżdża. If you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go back to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go four to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Back, cause motherfuckers don't understand. Mr. V got the mic in his hand to go four, cause we on course, better yet, on track, like a jockey to a horse. Move. Dance floor oczywiście będzie koniecznie. Ja przypominam koni o tym, kto nie widział. Są dostępne salisowe nowe koszulki. Limitowana edycja 99 sztuk. Kochani, macie te koszulki z numerkami? Dajcie znać na czacie, jakie numerki zajęliście. A wiesz co, pasik, jeśli chodzi o mikro, to mam Everywhere I Turn, Salam Aleikum, co tu jest jeszcze? Freed From Desire, Aide, Exploration of Space, Techno, Bows Eat. Także coś z tego. Tomasz R. Dzisiaj kolędujemy w rytmach All Vibes, czyli gramy roczniki 2009-2019. Oto za momencik pasik właśnie wleci Clap Hands. Nie w tym remiksie, co chciałeś, ale jest naprawdę mega klimatycznym sztosem.
witam wszystkich, co przybywają. Czasami jak zerkę na tą konsoletę i robię jakąś szybszą akcję, to zastanawiam się, czy nie potrzebowałaby już delikatnej emerytury. Streamlabs się przebudzi po 45 minutach. Bunt maszyn. Zaraz wszyscy go zaspamują wykrzyknikami i zaraz zdechnie znowu. Wziąłem ją chyba z tego co pamiętam 2017 roku albo 18. Raczej 17. Nie no, jeszcze trochę musi wytrzymać, a przede wszystkim jest bardzo kompaktowa, bo jak ją pakuję w case'a, to wchodzi mi idealnie do bagażnika z innymi sprzętami. Na tyle, że mam centymetr wolnego miejsca, więc to jest ideolo. I cała pełna konsoleta by mi się na pewno nie zmieściła. Także wytrzymaj jeszcze troszeczkę. Musisz sprawdzić Top Hours, tam będziesz na pierwszym miejscu. Trzymamy, kochani, mam nadzieję, kolejne ultramocne brzmienie. Trzymajcie się mocno, szykujcie ogień. Mr. Ojza, oczywiście na All Vibes tego zabraknąć nie może. Jest na dzisiejszej playliście. A tymczasem wjeżdżamy mocno. We'll be right back.
macie plamy trochę klimat Filipczak. Rok 2019, co ja mówię? 2011. Energy. Bardzo Kamil. Pozdrawiam serdecznie. Kamil, on będzie na pewno, poczekaj troszeczkę, bo mam przygotowanego seta na dzisiaj i chciałbym jednak kolejny zachować, także bądź razem z nami, sporo sztosu będzie dzisiaj. Energy. Zapisane tylko Energy. Pozdro, mordeczko, wyczekujemy na unijkę w styczniu, a ja oczywiście też wyczekuję. 21 stycznia, Baseline Night, Protektor Uniejów. Czasie macie koni listę najbliższych bookingów, także zerkajcie i dajcie znać, gdzie wpadacie.
tych słuchawek nie miałem, także może ktoś inny się wypowie. Zawsze Pioneer był dla mnie synonimem jakości, ale ostatnio kupiłem słuchawki takie douszne Pioneera i muszę przyznać, że się rozczarowałem. Koniec, zasadnicze pytanie przy piąteczku. Kto pije dzisiaj? Dobrze, Pasi, że przypomniałeś. Za momencik lecimy. No i właśnie, kochani, ruszamy z konkursem paczka MP3 do zgarnięcia. Paczka MP3 z All Vibes, także tym bardziej warto wziąć udział. Wpisujemy, kochani, hashtag konkurs. Za 10 minut lecimy z wynikami. Aż tak konkurs, aby wziąć udział w losowaniu paczki MP3, kochani. Check this out. Ja nie wybieram, Diana będzie losować, będzie uczciwie, idealnie. Że powoli się zabudowuje ten cały live'ik u mnie i myślę, że tak jeszcze rok, może dwa lata, a tak akurat będzie taki kwadracik na moją gębę, o tutaj będzie taki kwadracik, a reszta będzie już zabudowana dookoła. Streamlabs, kochani, już działa, także można się zakładać, można hazardować tutaj na czacie jak najbardziej. Można sprawdzić swoje punkty nie tylko. Pamiętajcie, kochani, paczka MP3 do zgarnięcia. Wpisujemy hashtag konkurs, aby wziąć udział.
Grube, mocne sztosy przed nami. Mam przypomnienie, od stycznia wracają kursy DJ-skie u mnie. Także na jednym szkoleniu możecie nauczyć się wszystkiego od A do Z, jeśli chodzi o miksowanie na konsoli. Więcej informacji oczywiście w prywatnej wiadomości. Szykuj się, ogień czat! Kochani, dzisiaj Streamlabs coś ma delikatną chorobę morską. 45 minut spóźnienia. Tutaj nagle wlatuje pełen spam. Coś ewidentnie mu dolega. Zastanawiam się właśnie nad opcją szkoleń przez internet. Muszę jeszcze przemyśleć, jak to dokładnie zrobić, żeby efekt był podobny, bo na pewno ten sam to nie będzie. Nie da się jeden do jednego przełożyć takiego kursu face to face.
lecimy, kochani, małe przebudzenie czatu. To jest razem z nami. Stawię hashtag konkurs. Zobaczymy, ilu jest obecnych. No i właśnie za dwie minutki Janka tu losuje zwycięzcę. Rock this club. Muszę przeprosić, że czasami tak zerkam ciągle na ten ekran, ale uwierzcie mi, jest tutaj naprawdę sporo rzeczy do robienia. Czasami, tak wspominałem, przydałaby się jakaś osoba techniczna do ogarniania wszystkiego. Kamila, lecimy. Zremiksowana wersja, ale mam nadzieję, że podejdzie. Mr. Oizo. Ostatnia, kochani, minutka konkursu, także wpisujemy hashtag konkurs do zgarnięcia paczka MP3 z audycji All Vibes. Właśnie, kochani, roluje ekran i za momencik będzie wiadomo, kto zgarnie paczkę MP3 z audycji Old Vibes. Jak tam idzie losowanie? Oj, Dianka niestety nie powiedziała, ale mówiła mi na uszko, że tak powiem. Sebuś RR, to właśnie ta osoba, koni, zgarnęła pierwszą paczkę MP3 na dzisiaj, ale pamiętajcie, będzie jeszcze losowanie, także bądźcie razem z nami. Głosowanie jak zawsze uczciwe, także każdy ma równe szanse.
takie właśnie konie były utwory kilkanaście lat temu. Nie trwały one 2 minuty 10 sekund całe. Tylko ten, tak jak ten na przykład, 7.30 i tutaj były długie wkręty. Zupełnie inny czas. Dlatego czasem warto do nich powrócić właśnie na audycjach z cyklu Old Vibes. Kto ma kochani znajomych, co balało właśnie w czasach 2008-2019, wysyłajcie koniecznie link, na pewno chętnie powspominają. CPR, nic dodać, nic ująć. Zobaczymy, co tutaj muzycznie upichcili. Bo szczerze to nie pamiętam, jaki jest kolejny drop. Nothing is harder, make me mark it.
No to konkretny masażyk bejsowy się szykuje przy najbliższych numerach. No i kochani, niezwłocznie wysyłamy linka znajomym, którzy imprezowali w latach 2008-2019. Na pewno chętnie będą wspominać te czasy. Kopiujemy, kochani, wysyłamy, przesyłamy. Się, czy po świętek 27 we wtorek robić audycję, dlatego też za moment strzelę krótką ankietę. Bardzo bym chciał, żeby każdy się wypowiedział, mniej więcej będę wiedział wtedy, czy po prostu warto robić tą audycję, czy też nie. Jak najbardziej bym zrozumiał, jeśli po świętach każdy będzie już wypompowany konkretnie. Nie będzie mi smutno, jak przeważy odpowiedź nie. Chodzi po prostu o szczere odpowiedzi w tej ankiecie. Ależ tu wlecą klimaty, szykujcie ogień, kochani. Rozumiem tego porównania, z czym przebijanie. Yeah.
Turbo wkręty przed nami, fidżetowe. Powodzonka czaro i pamiętaj, wolna faza opuszczania. Sali Steam jak możesz, bo widzę, że coś słabo dzisiaj z nimi przy tym piąteczku. Chyba, że już popadali. Eriksior. Witamy patronów. Właśnie, kto obecnie z patronów? Dajcie znać, kochani. Pozdrawiamy całe grono patronów, a jak? Indianka, enough respects from the UK. Xmas, Rocky J. Thank you very much. Indianka too. Let the Barry gonna drink it.
Gdzie tam latasz bokiem? Kochani, jak macie mocne głośniki, to trzymajcie je, żeby nie poszły gdzieś na spacer. Cytuję klasyki kina polskiego. Tylko tacy boomerzy jak my kojarzą takie teksty od razu. Niektórzy na parkiecie są dwa razy młodsi już ode mnie, także... Ale coś jebie w krzyżu.
Witamy kolejnych nowych słuchaczy. No i do was gorąca prośba, kochani. Przesyłajcie znajomym dalej. Niech wspomnienia idą. Myślę, że bardzo miło powspominać te czasy, w których było się w imprezowym wieku. Lecimy, wjeżdżamy, blink! Nic się nie zmieniło, ja dalej gram Bass House'y w klubach. Właśnie, kochani, może czas na kolejny konkurs na paczkę MP3, co wy na to? Startujemy. Wpisujemy hashtag konkurs, paczka MP3 czeka na was. Paczka MP3 z All Vibes. Przypomnę zasady, konkurs trwa 10 minut i aby wziąć w nim udział, wziąć w konkursie na paczkę MP3, trzeba tylko wpisać hashtag konkurs i zostać razem z nami, czekając na wyniki.
lecimy, tak gramy. Old Vibes, jedyna taka audycja w sieci. Wspominamy 2009-2019 dzisiaj. W wolnej chwili koniec zapraszam Was na mojego Patronite'a, kto jeszcze nie odwiedzał. Patronite.pl ukośnik DJ Salis. Za wiele czasu antenowego nie chcę tutaj zajmować tym Patronite'em, dlatego po prostu zerknijcie Patronite.pl ukośnik DJ Salis i sprawdźcie sami, o co dokładnie chodzi, jakie profity mogą zgarnąć patroni. Przy okazji oczywiście pozdrawiamy wszystkich obecnych patronów. Kogo widziałem? Widziałem Wujka Blachę, SRX Siora, Maseja, Filipczaka oczywiście, Pasika także. I to chyba na tyle, chyba że ktoś się ukrywa, także dajcie znać patroni. Pozdrawionka. Słuchajcie, co tu wiedzie. Wesołe kochani. Czas przebudzić. Przypominam, paczuszka MP3 właśnie z tej audycji, oni czeka na Was. Jeśli chcecie zgarnąć właśnie taką paczkę, wpisujcie hashtag konkurs. Get the fuck up.
wódka. Piątek, taka wczesna godzina, oni już śpią, no. Czyli chyba znak, że pora kończyć. No i od razu lepiej. Dobranoc, dobranoc. Tak, wujek blacha, ale wspominasz pewnie covidowe czasy. A teraz audycja, jeśli chodzi o mnie, 3 godziny to max i potem już niestety... Od pasika graj dalej, nam troszeczkę przysłoniło tutaj. O, zaraz wyświetlimy raz jeszcze, bo konkursik tutaj, banery, wszystko i niestety zasłonięte, ale zaraz jeszcze raz wyświetlimy. Wracając do tego, co napisał wujek blacha. Aktualnie 3 godziny i niestety YouTube mnie zawsze wywala, jeśli chodzi o prawa autorskie. Pasika, motywacyjnie graj dalej. No to dziękuję, dziękuję bardzo. Polecimy, polecimy, tylko żeby ten czat delikatnie się przebudził, jak. Wspominałem wiele razy, jest proste rozwiązanie problemu praw autorskich. Robimy live'a i na początku musi wyświetlić się reklama. A reklama idzie na poczet praw autorskich, jakie zostały wykryte. Im więcej, tym oczywiście mniej idzie do jednej jednostki wykrytego prawa autorskiego. I problem mamy rozwiązany. Oni mają hajs, ja mogę grać normalnie. Check it out, check it out.
taki problem, że ja nie mam nic do gadania tutaj. Tak samo na przykład jak sety wrzucam. Oni sobie wrzucą w nie 15 reklam. No i de facto ja z tego nic nie mam, tak? A powinno być chociaż jakiś uczciwy procent. Rozumiem jak najbardziej, że wykorzystuję, mówiąc to konkretniej, czyjąś własność intelektualną, ale jednak gdyby nie wrzucenie seta, to ich reklamy by się nie pojawiły, także fajnie gdyby jakaś delikatna uczciwość tutaj weszła w życie. A oczywiście część słuchaczy potem pisze, że ja wrzucam 20 reklam w set, gdzie tak naprawdę nie mam żadnych możliwości tutaj edycji tego. Oni sobie sami wrzucają takie ilości, jakie chcą. Szczerze, że to jest jedna z tych starszych propozycji, która naprawdę złapała mnie za serducho. Jeden z moich ulubionych sztosów z cyklu Old Wives. Posłuchajcie, kochani. The D, the J, the player, the remedy, the sparks, the Kai. We've got you flying high. D, J, player, remedy, sparks, Kai. We've got you flying high. D. Lecimy do Białego Rana. Pozdro od Noransa. The sparks. Taki właśnie do nas ich poleciał. Dzięki bardzo. Pozdrawionka serdeczne. D. No bo jak najdłużej dzisiaj. Player, remedy, sparks, Kai. We've got you flying high. Mieliśmy, kochani, losowanie kolejnej paczki MP3 i paczuchę MP3 z Old Vibes garnia masę, także zapraszam do kontaktu. Jak dzisiaj pogramy odpowiednio długo, to jeszcze jakiś konkursik machniemy. Łyk kawy, Killer i Cyprek zdają radę. Rozumiem, że gramy taką samą muzykę i te same wytwórnie muzyczne roszczą sobie prawa do ich wartości, tak? What's the crowd? Fire, get busy, on the dance floor. Yo, Patrice, give it to me some more. Some more, some more, some more, some more, some more, some more, some more. Fire, get busy, on the dance floor. Yo, Patrice, give it to me some more. Some more, some more, some more, some more, some more. On the dance floor. This, 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 this,
co za typ. Nie wiem, szczerze nie chcę mi się tłumaczyć dla jednej osoby tego samego. Jak ktoś chce, to może wyjaśnić to, co mówiłem chwilę temu. Naprawdę nie chce mi się. Drugi raz to samo. Dosyć sporo mówiłem, także jak ktoś nie zrozumiał, to trudno. Wspomnienie z roku 2016. Propozycja numer 43 na dzisiejszy wieczór. Rozumiem, ale przecież odpowiadałeś na temat, w jakim opisywałem wszystko, także słyszałeś, co mówiłem. Pasik uruchomiony, konkretnie.
Franco Dawid. Wesołych, wesołych. Dawaj znać, gdzie się widzimy teraz. Audycje są dostępne dla moich patronów. Ja przypominam, z racji tego, że z reguły audycje Old Vibes są zaraz blokowane po ich zakończeniu za prawa autorskie. No niestety jakoś te wytwórnie kilka lub kilkanaście lat też były dużo bardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o właśnie wydawanie ich utworów i wolały po prostu, żeby je słuchać wyłącznie na ich kanałach. Z tego co pamiętam, w ogóle około 2015 roku, coś mniej więcej ten czas, można było wrzucać sety na YouTube, bo wcześniej niestety totalnie wszystko było blokowane. Dlatego też najczęściej, no niestety, audycje Old Vibes nie zostają, bo leci blokada za prawa. Do was, koniec. Skąd nas słuchają najwytrwalsi słuchacze dzisiejszej audycji? Dajcie znać koniecznie, z jakich miejscowości jesteście. Na pewno uruchomi wasze subwoofery. What you need?
Króweczka Fabian. To SRX lecisz. Zawsze zakryty zegarek na audycji, zakryty licznik słuchaczy, żeby się nie rozpraszać zbytnio istotnymi sprawami. Na razie gram, jest dobrze i sobie tak lecimy wspólnie. A lecimy jeszcze drugi dropik, właśnie z tym numerem. Kebab, siemanko, siemanko. Ja jestem słabym kondeserem alkoholi, ale jakiś czas temu próbowałem, chyba to był Ballantine z Brazylii, naprawdę no urzekł mnie mocno, smakował zajebiście. Także jak masz w swojej bibliotece, to warto, a jak nie, to już sam musisz wybrać, bo naprawdę nie znam się dokładnie. Osobiście, jak co niektórzy wiedzą, ja wolę alkohole takie, wiecie, no, z lasu, z samoróbki.
Let's go and find some kicks. Praktycznie kompletnie nie piję alkoholu. Jeden kieliszek na tydzień, dwa, to już jest u mnie naprawdę wariactwo, więc... Nawet szczerze powiem, że jak mam taką okazję, żeby wypić, to jakoś średnio idzie. Czy już po prostu nie chcę. Bez tego są naprawdę fajne imprezy. Z drugiej strony zamiast pić, to wolę więcej zjeść. Już dosa. Nie można przed świętami? Ajwy kościelni post to jest ogólnie w marcu, w kwietniu, teraz to jest adwent. Chat. Nie mam punktów, bo jak muszę sobie dopisać. Poczekaj chwilę. We'll be right back.
i Pasik rozbija bank dzisiaj konkretnie. Dziękuweczko, dziękuweczko. Szósty numer na dzisiaj. Jeszcze trochę więcej mam przygotowanych, także lecimy. No i mam nadzieję, że prawa autorskie nie wywalą również. People are still having sex. Девочки танцуют, ах, ах, мальчики, смотрите, ух, ух. Девочки танцуют, ах, ах, мальчики, смотрите. Jak widzieliście, kochani, mogę grać, mam troszeczkę punktów. Możecie zaczepiać, duelować. Filipczak, co tak słabo? Jak 10 punktów na pewno mi się przyda. Także dziękuweczka. Nie, ja wypraszam sobie punkty, to mogę dopisać, ale jeśli chodzi o szanse losowania, to nie mam tam żadnego wpływu na nic.
przyznam szczerze, że kompletnie nie wiem, o co chodzi Streamlabsowi z tym stawianiem kropeczek dzisiaj, naprawdę jakiś bunt maszyn. Zresztą po tym, co widziałem dzisiaj, co potrafi sztuczna inteligencja, no to nic mnie już nie zdziwi. Zerknijcie sobie czat GPU. Tak, chyba GPU. No naprawdę troszeczkę otwiera mózg. Czyli 2010, wjeżdżamy. Ależ to wkręcało, pamiętam dokładnie. Absolutnie nie brzmi, jakby była ze swojego rocznika, a ta jest właśnie z 2010. We'll be right back.
Halo, czat pobudka. Jeszcze słuchałem w moim pierwszym samochodzie Ford Escort rocznik 93, trzydrzwiowa bestia. Palił tylko na gazie i miał 15 głośników z 13 parafii. The best model out free. We'll be right back.
yard and they're like, it's better than okay, yours. Okay, Mick J. Right. I tell her in the morning. You, but I have to charge my milkshake, brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge my milkshake, brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge my milkshake, brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you. 4 minutes. Sally's Match model from UK, Sally's Team, Christmas, Pierogi J. Tomorrow.
you a love letter. You made me feel so better. This love feels forever. This feeling's on me, it's 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 on me. Posłuchajcie, jak to wkręci. Down, 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 down
1, 2, 3, and I woke up early, girl. Sugerować, ile i czy w ogóle ma wysyłać donaty. To już wasza indywidualna kwestia. Jak to ocenia, jak to oczywiście może. Ja powiem ci szczerze, Pasik, że wątpię, że YouTube nas przepuści dłużej niż 3 godziny, także nie nastawiałbym się na dłuższe granie niż właśnie do 23, bo po prostu i tak nawet nie będę w stanie z racji blokady audycji. Także mówię szczerze, jak sytuacja wygląda. Zauważyłem, że YouTube niekoniecznie blokuje mnie na przykład za jeden utwór, tylko blokuje mnie z racji tego, że wykryje po prostu dużo naruszeń praw autorskich. Także no nie mam jakby na to wpływu. Damian, pozdrowienia dla ekipy z CC Nowo. No to pozdrawiamy całą słuchającą ekipę. Jak? Dzięki bardzo za donajcik. O co może chodzić Streamlabsowi z tym wysyłaniem kropeczek? No, Pasik. Dziękuję, dziękuję bardzo. Na pewno gadżetowo to odwdzięczę się konkretnie, bardzo konkretnie. Dzięki wielki raz jeszcze. No, trzeba przyznać, że bank rozbity naprawdę mega konkretnie na tym Old Vibes. Z podziękowaniem za wszystkich donatujących dla Pasika.
without a match or light. I don't dla MJ-a, Maseja, Erniego Hadzika. Pozdrawiamka dla was. I just phone up the design. I'll do it all night as no days off. Great hands and a little bit of weight loss. Up a dick, up a dick, up a dick, up a dick, up a dick. Disturbing London, got the whole city panicking. I mean, Nostradamus is my nip, 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 nip. So let me first apologize. Give the shirt and the ties to your makeup. Cause I'll make you ugly. Estimated drugs, we're on a rampage. Got this popping up before you know it. There's rubble and dust, cause we'll be fucking it up. Somebody say i pasik, mam nadzieję, że kiedyś w końcu wyląduje zagrać na wyspach. To będzie okazja się zobaczyć. Przyznam szczerze, że były rozmowy prowadzone, ale niestety no nie doszło do skutku. Ladies and gentlemen, what you're about to witness is no illusion. Wiesz co, jest na kanale playlista, na której dodaję wszystkie sety, które zawierają tracklisty. Jest ich ponad 70, także myślę, że tych tytułów może być kilkaset na pewno lekko. Także Filipczak, jakbyś mógł, to podeślij tutaj dla kolegi Jana link do playlisty z tracklistami. No i dla Oli lecimy, jak? Czego wbijasz na kanał, patrzysz na pierwszy, lepszy set, który ma tracklistę i tam w opisie będzie link właśnie do tej całej playlisty z tracklistami. El Damien, dokładnie jestem 5 w Kotwicy, a 7 w Rewo 2.0 w Starogardzie Gdańskim. No do wiosny to myślę, że już tego Eriksa dobrze przećwiczysz. Lecimy, pozdrawiamy klubowiczów z Heaven Leszno. Tosiek, bawiłeś się na urodzinkach w asecie? Czy akurat ciebie nie było? When the flesh is dark and there is no light, you have to shine even more bright. When the light is so and there is no life, you play that beat. And let's go back. Dla tych, co są razem z nami, ale nie wiedzą za bardzo, co dzisiaj gramy, no to lecimy audycję Old Vibes, czyli wspomnienie starych czasów, rocznik 2008-2019, tak dzisiaj gramy, chociaż bardziej z nastawieniem na te stare czasy. You have to shine even more bright.
wrażenie. Właśnie powiem szczerze, że ja akurat to techno lubię. Może niekoniecznie takie jak prezentuje Karol Cox, ale jak najbardziej techno siedzi mi na serduszku. Właśnie troszeczkę house, troszeczkę techno, ale raczej to za mocne techno nie jest. Oczywiście i to myślę, że jakąś godzinkę temu. Chat. Mógł już u mnie dostatek. Numer Exalt Vibes i nawet powiem szczerze, swojego czasu często grany w moich setach. Let your yes mean yes, and your no mean no. For these streets don't love you. These streets don't love you. These streets coded for a reason. It takes a heartbeat to make something right. Thank you.
nikomu przeszkadzało to, że to jest runda wiosenna. Po pół roku dopiero zauważyli. Sylwestra, także bez żadnego streama, ale spokojnie, bez konkretnej muzyki was nie zostawiam. Bo już w kolejnym tygodniu leci One Hour Mix, który podsumuje cały rok 2022, jeśli chodzi o najlepsze bassowe sztosy, także będziecie mieli na pewno co słuchać na Sylwestra. Sylwestra, dajcie znać. Szczerze, że nigdy do tego Sylwestra nie podchodziłem jakoś za specjalnie. Dla mnie to była każda noc jak inna. Zawsze zdecydowanie wolałem pracować niż imprezować tej nocy. Sylwestra nie ma, ale natomiast będzie One Hour Mix już za tydzień z podsumowaniem roku 2022. Także będzie obowiązkową playlistą właśnie na tą noc sylwestrową. Let me touch your dreams.
Let me be your fantasy, tak właśnie gramy dzisiaj. Nie za bardzo rozumiem pytanie. Przecież gram na konsolecie pioniera. Bez Pomorza. Pozdrawiamy ekipę z Pomorza. Do zobaczenia oczywiście w Kotwicy 5 stycznia. Dotrze, wiesz, no, to musi być odpowiednia pogoda, odpowiednia wilgotność powietrza, ciśnienie również też ma wpływ, odpowiednie zachmurzenie, również faza księżyca, także układ wszystkich planet, jakie mamy tutaj u nas. Ogólnie cała galaktyka jeszcze pracuje, wiesz, troszeczkę góra-dół. Także myślę, że wychylenie galaktyki, jakie obecnie będziemy mieli, również będzie bardzo istotne w tej chwili. Że na pewno o czymś zapomniałem. Nie mogę tak powiedzieć, że troszeczkę pograłem na tych konsoletach, także bez obaw. Na najnowszych też. Pozdrawiam Kapilicza. Hello Moto. Jakbyś zerknął na właśnie ostatnie wideo z Mistrzostw Polski. Tam jest zdecydowanie większe wykorzystanie sprzętu na pełnej konsolecie. 4 CD playera i mikserze. To.
wszystko zależy od tego, jak kto gra. Bo jeśli ktoś włączy synchronizację, no to faktycznie można być głuchym i grać. Nie, w łebie nie grałem ani razu, ani propozycji również nie miałem. Piątego jestem w Kotwicy Szymbarka, 7 jestem w Rewo 2.0 Starogard Gdański, no już na bliższe granie nie ma co liczyć. Pasik, szczerze, ja myślę, że lada chwila nam wywali czarny ekran za prawa autorskie, także gramy jeszcze, ale myślę, że jesteśmy już bliżej końca. A no, problem rozwiązany, jak widać. Dzięki, dzięki. Kiedyś było, bo nie pamiętam. Jedno granie w okolicy. I wtedy chyba wypadł COVID, z tego co kojarzę, ale innych naprawdę nie pamiętam. Zresztą ja do takich słabszych, jakichś złych rzeczy to nie mam pamięci i w sumie dobrze. Electro House, Electro House, Electro House,
Electro House. Electro House. Wiesz, nie znam tego klubu, także nie wiem też jak będzie. A przyznam szczerze, że ostatnio coraz bardziej muszę grać klubowo, bassowo niż bassline'owo, bo inaczej po prostu się nie da. Ale może być pewien, że w 100% wycisnę z parkietu co tylko się da. Zagramy ten numer z Mechią, ale na kolejnej audycji, z racji tego, że trzymamy się jednak koncepcji audycji Old Vibes, czyli gramy lata 2008-2019, a z Mechią jest nowy numer. Quase. Lecimy, kochani, na ostatnie 10 minut, myślę.
kto jest z nami od początku do końca. Halo czat, dajcie znać, czy ktoś tutaj taki się znalazł. No kilka osób widzę. Dosyć istotny dzień spotkań, także troszeczkę trzeba posłać. Ciekawsze tytuły. Tam rzucenie na set na pierwsze święto do klubu Ibiza Gwiździny. Setik jest już gotowy, ale troszeczkę tych starych rytmów na pewno w niego wrzucę. Co tam grają, mama?
Gramy ostatni numer, ostatnie propozycje na ten piątkowy wieczór. Na to salisowe kolędowanie. Zacina. Dasz radę, pionierku, już końcóweczka. Już zaraz skończymy. Spokojnie, spokojnie. Nie stresuj się. Nie przegrzewaj się. Zaraz będzie wszystko dobrze. Grzeczny pionierek. Spokój. Na razie jeszcze brak reakcji życiowej. Pacjent umarł. He thinks
he's a jungle animal. Jungle animal. You heard of this big cat that's supposed to be around? Of course. Dobra, konsoleta zreanimowana, ale przyznam, że było ciężko. Żeby odciąć prawy kanał, musiałem zagrać ten utwór, który leciał, już był dobrze załadowany, na prawy i potem znowu przerzucić go na lewy i wtedy było ok. Wszystkiego dobrego. A my, kochani, powolutku lecimy ostatnie numery na dzisiaj. Już delikatnie lżej. Dzięki, wszystkiego dobrego, pasik, no i żeby te 3 lata zleciały oczywiście jak najszybciej.
Ostatnie dwie propozycje na dzisiaj lecimy, kochani, z pozdrowieniami gorącymi dla tych najwytrwalszych dzisiejszego wieczoru. Stones and flowers from the ground, we are lost and found, but love is gonna save us. Shadows walking about, we are lost and found, but love is gonna save us. Wierzę, Pasik. I tak naprawdę dziękuję bardzo.
jako przedostatni, właśnie z takim klimatem kończymy audycję Old Vibes. Mam nadzieję, że wam przypadło do gustu. Przedostatni na dziś. Naprawdę też muszę rano wstać i nie mam jak tego ominąć. I tak naprawdę bardzo było fajnie zagrać dla was takie klimaty od 20 do prawie 24. Klimatycznie myślę, że wyszło naprawdę nieźle. Dobra, jeszcze jakiś bonusowy poszukam na szybko. Z nami do końca Halo Chat, odezwijcie się. No i to właśnie, kochani, ostatnia propozycja na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i do zobaczenia.